Hej Wam, witam Was w kolejnym dniu. Jak widzicie, na mojej twarzy jeszcze czegoś brakuje. Brakuje rzęs i zaraz będę sobie je malować. Ale w międzyczasie chciałam właśnie odpalić już vloga, bo dzisiaj jest teraz poniedziałek u nas i jest wcześniej rano i jedziemy dzisiaj do Krakowa, żeby pojechać jeszcze załatwić jakieś tam sprawy i zaraz do tego Krakowa zmierzamy. Musimy załatwić tam jedną rzecz, ale w sumie bardzo się cieszę, że jedziemy, bo jest tam jedna z moich ulubionych restauracji i sobie do nich pójdziemy. To jest śmieszne, że każdy malując rzęsy tak otwiera usta. Znaczy może nie każdy, ale większość. Nie wiem, po prostu nie da się chyba inaczej. Jeżeli chodzi o moje ulubione tusze do rzęs, to Wam od razu powiem. To jest to właśnie Maybelline Lash Sensation, którym teraz maluję. I Pupa Vamp, którym będę malowała za chwilę, bo często sobie łączę dwa tusze do fajniejszego efektu. Ten właśnie super mi tak wydłuża i rozdziela te rzęsy, a później sobie je pogrubię. Na ustach mam ulubione, moje ulubione lip combo, czyli kredka Charlotte Tilbury w kolorze Iconic Nude i na to na środek pomadka z MAC-a w kolorze Honey Love, taka jaśniutka i na to nałożyłam błyszczyk Maybelline, ten w takim jaśniutkim kolorze i ładnie to wygląda. Praktycznie codziennie na ustach mam tą konturówkę Iconic Nude. Ona jest droga, ale słuchajcie, warto. To jest najpiękniejszy kolor nude, jaki miałam kiedykolwiek. No po prostu jest perfekcyjny. I zaraz sobie umyję to, co mi tam, wiecie, gdzieś się tutaj odbiło. Nie wiem w sumie, czy gonił się z nami. Może? Może pojedzie? Wydaje mi się, żeby ile tam będziemy. I tak wygląda mój makijaż na dziś. Jeżeli chcecie jakiś tutorial, to chętnie nagram albo tutaj, albo na Instagrama. Rolkę może nagram. Zobaczymy. Ale robię właśnie taką podwójną kreskę od jakiegoś czasu i to jest taki mój nowy look. No i jak można go nie kochać? No czy to nie jest najsłodszy piesek świata? Chyba jest. On zawsze w największe pierzyny tutaj wejdzie. Taki mały, słodki. Wygodnicki. Chciałam Wam pokazać jeszcze, jakie mam takie domowe, fajne ubranko, bo raczej nigdzie w tym nie wychodzę. Spodnie są troszkę średnio zszyte z Ohpoli. Więc tutaj mam taki topik i do tego spodnie. Super mięciutki set, idealny właśnie tak po domu, ale nogawki typowo są za długie i dlatego nigdzie w tym nie chodzę. I zresztą nigdy nie wiem, jaką bluzę bym miała do tego ubrać, bo nie mam takiego sweterka do kompletu. Także domowy outfit, ale zaraz się przebieramy, bo muszę zaraz spadać. Ale najpierw otworzymy sobie jeszcze kalendarze adwentowe, póki mamy czas. Otwieramy kalendarze, zaczynamy od maseczki. Teraz już się otwiera i wyciąga. Muszę już dzisiaj po prostu, muszę zrobić te maseczki, bo już mi się tyle nazbierało. Glowing złota maska. Tutaj w Kielsie mamy Ultra Facial Oil Free Gel Cream, czyli taki krem, ale nigdy nie widziałam takiego opakowania i totalnie nie znam tego produktu, także z chęcią sobie przetestuję. Nie wiem za co się zabrać, może tutaj? To wypadało wszystko z tego kalendarza. Więc po prostu myślę, że to zdejmę i otworzymy sobie wszystko naraz, po prostu go zniszczymy. Oj, bo tutaj mi wychodzą, wiecie, trzy rzeczy naraz. No dobra, więc pokażę po prostu to, co mi wyszło. Taki naszyjnik. O, i taki kolczyk. Zdarza się coś małego. Lakier do paznokci. Nie używam. Jeżeli tutaj mam, a z Lumien mam szóstkę i siódemkę, bo wczoraj nie otworzyliśmy. Brow Care Fixing Gel, czyli żelik po prostu do brwi. A w siódemce mamy coś troszkę większego. Płyn micelarny, taki mały, więc też fajny na wyjazdy. Jakieś dzisiaj średnie te rzeczy, powiem Wam. Siódemka z MAC-a, coś również malutkiego. Proszę, coś fajnego, no. Cień w takim brązowym kolorze, ale w sumie fajnie, bo czasem nie chcę brać całej palety na przykład, ale taki brązik w załamanie fajny, więc z tego się cieszę. A zobaczymy jeszcze tutaj, Bourjois, też szóstka i siódemka do otwarcia, więc tutaj w szóstce jest puder, tak. To jest puder. W ogóle mam tutaj okropne światło, okropne światło w tym pokoju. W siódemce jest maskara i to jest całkiem fajna maskara. Ultra maskara. Tak się przekręca i się zmienia szczoteczka. Ja w ogóle chyba będę robić jakieś rozdanie niedługo, mi się wydaje, bo też dużo rzeczy dostałam, a nie użyję tego wszystkiego i mam bardzo dużo kosmetyków do oddania, także niedługo rozdania tutaj na YouTubie. Patrzymy na Sephora. To akurat siódemka pod ręką. I mamy Moroccan Oil i to jest szampon. Słyszałam dobre opinie o tych rzeczach. O tych rzeczach Moroccanoil. Wolałabym coś innego niż szampon akurat, ale spoko. I już ostatni na dziś. Tutaj mamy małą siódemkę i coś do ust. Mam dokładnie to samo, więc to fajnie wrzucam od razu do torebki, bo lubię ten balsamik. Żaba już na mnie czeka, więc idziemy się szybko ubrać, bierzemy Goniusia i uciekamy do Krakowa.
pyszne śniadanko. Idziemy w serii śniadania z żabsonem. Dzisiaj jemy wafle z bekonem i z awokado, z jajkiem. Czyli jednym słowem gofry. Gofry z bekonem i z jajkiem. To jest knajpa, którą odkryłem wiele lat temu. Byłem zaskoczony tym połączeniem smaków. I do dzisiaj tutaj przychodzę. Powiem wam ciekawostkę. Jest bezglutenowo. W momencie, kiedy byłem w Młodych Wilkach, taki kiedyś pod Killer Młode Wilki. Ja tam byłem, to byłem bardzo młody, no nie wiem. Wtedy poznałem tą knajpę, to było lata temu. Słuchajcie, to będzie vlog jedzeniowy dzisiaj, na pewno. Vlog jedzeniowy, no właśnie mówiłam, że tam jest jedna z moich ulubionych restauracji. Dwie nawet i nie wiem, może pójdziemy do dwóch. A która to jest ulubiona? No właśnie i Molam i... Pod Baranem? I Pod Baranami. Pod Baranem. Baranem jednym. Tak. Pod Baranami też różnica. Dojechaliśmy do Krakowa. Jesteśmy na krakowskim rynku. Co, nie? Nie jesteśmy na rynku? No w Starym Mieście jesteśmy, dobre. Dawno nie byłam w Krakowie. Bardzo jest tutaj ciepło. O wiele cieplej niż w Warszawie. Nie wiem, nie byłam tutaj z 5 lat. No, ale ja też dawno tutaj nie byłem, a bardzo dużo tutaj spędziłem czasu w swoim życiu. Ja też kiedyś mieszkałam tutaj. Zawsze. Mieszkałam 2 lata w Krakowie. Ile mieszkałeś lat w Krakowie? 7 miesięcy. Ale byłem tutaj oprócz tych 7 miesięcy, no bardzo wiele razy, bardzo wiele. Całe moje takie nastoletnie życie. Ale powiem wam, że jestem już tak głodna i tylko czekam na to jedzenie. Idziemy do najlepszej polskiej restauracji w Polsce Pod Baranem. Przysięgam wam, to jest najlepsze polskie jedzenie. Już po prostu takie... W Warszawie nie mamy takiej restauracji, bo nie mamy bezglutenowej po prostu takiej polskiej, dobrej. No mamy dobrą, bo Mateusza Gesslera nie może tutaj. No tak, ale to jest coś innego, to jest taka swojska. Taka bardziej polska. Fusion jest Mateusza Gesslera, tak. Nie? Że taka bardziej kombinują już trochę tak. No tak, a tutaj są takie typowe, wiecie, że zupa borowikowa w chlebku. O, tak. Ale wszystko wykonane bardzo dobrze, że jakby tutaj też... nie kombinują, czyli to są takie prawdziwe polskie przepisy. W przeciwieństwie do wielu na przykład polskich restauracji, które trochę tak idą na taniość, to tutaj jednak idą na jakość. Goniuś z nami oczywiście. Jak dumny idzie. No tak. O, patrzcie jakie ładne w Krakowie. Jeżdżą sobie tam w środku. Jak to się nazywa? Mówisz jakie ładne. Co jakie ładne? No co to jest? Szopka. No. Ładne po prostu przedstawienie tutaj się dzieje. Tańczą sobie. Cześć wszystkim, będziemy jeść. Sam tatarek, niestety. No, dziękujemy panu bardzo, z kolei tutaj zawsze wspaniała obsługa. Niestety, słuchajcie, danie święty graal tego miejsca, czyli kołduny, zostały usunięte z karty. Bring kołduny back. Make kołduny great again. Będziemy działać. Będziemy opinię zacnych gości pod uwagę. Dobrze. I będziemy coś robić w tym kierunku. Ja mam strategię, bo patrz, tatarek, dlatego, że Kasia na pewno nie zje nawet połowy tej zupy. Ja to już wiem, bo jej się wydaje, że wszystko teraz je, ale chopię minimalnie już z pełna. Zamówiłeś tatarek, ale zjesz pół zupy po prostu, tak? Tak jest plan, żeby mi tutaj nikt nie osądzał. Słuchaj, nie martw się, Lila zamówiła dwie zupy i pierogi, na pewno coś też spróbujesz od niej. Coś sypnie. No bo ja po prostu nie byłam tutaj pół roku już chyba i marzyłam o tym. Dobra. Słuchajcie, Lila zamówiła krem z borowików, barsz z krokietami i pierogi ruskie. Pierogi. Krokieterka. Misiek, tak, jesteś krokieterką, wiemy to wszyscy. Cały czas gadasz mi o tych krokietach. Tak po prostu całe dnie mówisz. Zrób mi krokiety, proszę. No i nie zrobiłeś nigdy. No bo i to jest bardzo skomplikowane danie. Ludzie w ogóle nie wiedzą, jak to jest ciężkie. To jest ciężkie. Do krokietów to trzeba najpierw naleśników nasmażyć. Tak, trzeba zrobić całe ciasto, potem jakaś bułka tarta, nie? Jakiś taki. Nie, no i w ogóle nie. No, chodzi o to, że nie dość, że robisz naleśniki oddzielnie. Czyli jakby najpierw smażysz to ciasto, to potem jeszcze musisz ten farsz zrobić. Tak. A potem jeszcze zawinąć ten farsz w te naleśniki. I to jeszcze chyba do piekarnika musi być. No, czy tam do piekarnika, czy tam nie wiem. Nie wiem do czego. Nie znam się aż tak na krokietach, chyba smażysz to po prostu. To musisz się poznać, zrobić. Smażysz te krokiety generalnie. Kiedyś robiłem gołąbki i okazało się, że to trudniejsze niż myślałem, bo też tak samo musisz jakby bardzo dużo przygotować, zanim zrobisz te gołąbki. Gołąbki, krokiety i lasagne to jest ten sam próg ciężkości. Tak, też tak myślę. Podoba mi się, że my rozmawiamy tutaj o gotowaniu. To jest właśnie podobne uprawnienie, to mi się bardzo podoba. Wspaniałe. Krokietowy insight. Testujesz? Dawaj, bo to pierwszy raz chyba jesz krokietę, czy nie? Nie, no jadłem, jak byłem dzieckiem. No wow, no to... Bardzo dobry. Bardzo dobry. Ja już zrozumiałem. 3 dania na zamówieniu. Lila tutaj trzyma fason. Za rodzinę. Ale krokieterka tutaj od razu się rzuca na krokietę. Nie czeka. A cena, proszę? Pyszna. A cena pyszne. Pyszna. To dobrze, bo Lila zazwyczaj mówi dobre. Czyli jak już jest pyszne, to znaczy, że już jest coś naprawdę mega grubego. A teraz tutaj krem wjechał na zmianę. Mega. Pyszne.
Czyli to jest jeszcze wyżej, bo nadpyszne jest mega pyszne. Tam są z tyłu nasi przeciwnicy. Czy to jest olimpiada par? Może. Kto wie, kurwa. To jest taka gra w worki. I to jest taka gra wiejska. Ona się wzięła po prostu od tego, że chłopy rzucali sobie resztę workami z jakimś ziarnem do dziury po prostu. Tak, tak. To jest taka country game, kurde, z Ameryki, czyli po prostu w stanie Alabama to, to grają na pewno. Musimy ustalić teraz, ile rund rzucamy chyba, tak? Nie no, ogólnie mamy 4 rzuty, czyli po 2, 2 rundy czy 1? Ja bym dał ze 3, żeby było więcej zabawy. Dobra, to było 2 wygranych rund. Dobra. Nie ma worków w środku, jest Kasia, rzut zostanie oddany. I słuchajcie, te worki tu zostają. Dobra, to teraz moja zacna małżonka. Myślek, postaraj się. No niestety. Dobra, Nowciu, pokaż co potrafi. Ja się boję, że po pierwszej rundzie będzie zero. Trafił. Tam się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że najpierw tutaj... Wyczuć. Wyczuć. No dawaj. Boże, ale... Ja, Misiek! Chyba ślepy. To był ekstra. Ekstra, aj! Ja, nieźle, Kasia. Kasia obstawiła tą za dziurkę, jakkolwiek to nie rozumiało. No Misiek, wrzuciłaś i jesteśmy w dupie. O! O, serio, prawie! No, słabi jesteś. Dobra, pierwsza runda dla mnie. Słaby. Gramy do 3 rund. Czyli po prostu wygrałem drugą rundę, to już nie ma sensu grać trzeciej rundy, bo nasz poziom jest żenujący. I tutaj robimy tak, że kto wygra konkurencję, dostaje punkt i potem zliczymy wszystkie konkurencje. Dobra, zaczynam teraz ja? Tak, teraz dobra, ja. Dobra, zaczynam. Aj! Prawie. Kurde, to nie jest to łatwe. Przeciwnicy jest wolne. A śmiali się z nas, Misiek, śmiali się. Nie, ale słuchajcie, nasz worek już prawie jest w środku. Nie możesz, Kasia, wybijać, nie możesz. Tylko wybić, proszę. A? Nie wybiję ich worek, to już rzucę nas, tak próbuję. Dobrze. Nie! Ostatni wurty i jak trafisz, to będzie dobrze, to będzie tutaj, wiesz. Jest! Dwa naraz trafiła, pięknie. Czekaj, ale to byś musiała ten, nie, może jeszcze, jak wrzuci tamten. Nieźle ci poszło, ale 2-1 i tak, 2-1. Obroniłaś honor minimalny, proszę. Przegraliście, no. Jeszcze mogę wrzucić 2. Dobra, ta runda wygrana. Tak? Dobra, słuchajcie, teraz Cymbergaj. Teraz laski grają w Cymbergaja. Ja, Misiek, tu nie było kurwa żadnego zagrania, no. Brawo, Misiek, kobietę w ciąży, jesteś z siebie dumna. Dejo, ale leci, ciotka. Dawaj, Kasia, dawaj. Trafiaj w środek! Kombinuj, odbijaj od barierki! O, tak! Odrabiasz? Dejo, co jest? Kończy się czas! Aj, ale tu deklasacja leci! 50 sekund, musisz! Tak, ostatnia minuta. Lila teraz mocno w natarciu. Lila nie odpuszcza, ona chce to wygrać, zobaczcie. Ona chce to wygrać. Dawaj, Kasia, nie poddawaj się, pół minuty. Dejo! W tym meczu wygrywa Lila, ale spokojnie, bo tu zaraz będzie też kategoria mężczyzn. 2-0, ale... Zawsze byłem... 3-0! Serio? Zawsze miałem słabe w Cymbergaja, Misiek. No dawaj! Co jest? Dwa, Misiek, odrabia! Dobra, odrabiaj! Misiek, jestem już za nim, przegrywam, to wtedy jestem silniejszy. 3-3, samą siłą woli mówię, Nie! A do ilu jest? Po 4. Jest czas tylko. 6-6, ale nie w łeb, 7-6 dla mnie.
Jest! 8-6. Piotrek, dawaj! Jeeej! Kurwa, jeszcze minuta, muszę grać na czas. Jest, 9-7. Koniec! Koniec, dziewiątka, wygrane! Słuchajcie, 2-0 w pojedynku, pan, no widzicie? No nie, jesteśmy do dupy. A co, bo ty przegrałeś z chwilą, tak? Tak! No ale ja bym to liczył jako jeden punkt. Tylko jeden punkt z rozrywki. Teraz chyba piłkarzyki. Wspólnie już gramy. Słuchajcie, gramy teraz piłkarzyki, ale teraz przedstawię krótkie zasady bez kręciołków. Przyznajesz tej zasadzie prawdę, tak? Czyli jakby w szkole, jak graliśmy, to zawsze wszyscy tak robili o tak. A to jest nielegalne. To będzie gra na wkarze, ale nie, może nie. Słuchajcie, znowu wygraliśmy, ale żeby nie było, było to naprawdę zacięte starcie. Ostatnia bramka przesądziła o tym, kto zwyciężył. Teraz skończyliśmy to. Jest 3-0, co możemy powiedzieć. Ale... No to jest niezwyciężony zespół po prostu. Prawda, że wygrywamy. Ale zostało jeszcze kilka gierek. Dobra, odpalam. Ale się odbiło. Kurde. Dobra. Wygrałem znowu, więc kolejny punkt. No słuchajcie, pojedynek dziewczyn. Bardzo ciekawą grę. Musisz uderzać te, co się świecą. Gotowi, start. Ała, moja ręka. Dawaj. Co jest? Ja pierdzielę, jak to trzeba szybko. Mi się Kasia rozpierdala. Musi będziesz wygrać. Dawaj, mi się mało ci brakuje. Ja, przegraliśmy. Obroniła honor drużyny. Ale ty dałaś w ogóle. Ja to nie widziałem, jak twoje ręce się ruszają. Po prostu. Nie no, ale powiem tak. Lila była w pewnym momencie z 7 od ciebie, czy z 5 i nagle jej uciekłaś z 20, kurwa. Mocne to jest. Pojedynek par zakończył się wielkim zwycięstwem naszym. Ale słuchajcie, najważniejsza była zabawa i ogólnie fajnie, że sobie się tutaj pobawiliśmy zajebiście. Mi się najbardziej podobało rzucanie wulkanu. Ja się jaram tymi workami, bo po prostu widziałem to już w telewizji i wreszcie mogłem w to zagrać i jest to taka gra, którą można na dłużej ciągnąć, bo to takie, wiesz, chwila na tych workach to w ogóle nie masz klienty. Tak pograć godzinami i udoskonalić tą technikę. Ale dla mnie największy zajęła najwięcej mocy to były piłkarzyki. W sumie tak, na piłkarzykach było najbardziej po prostu walka do ostatniej sekundy. Dziękujemy naszym tutaj gospodarzom w Krakowie. A to dziękujemy za odwiedziny, zapraszamy jak najczęściej. Dziękujemy za wspaniałe jedzonko, za wspaniałe gry. A my wracamy do Warszawy. Tak jest. Hello.